Czy wiedzieliście, że Artur Jędrzejczyk strzelił kiedyś hat przeciwko Arsenalowi? W 2010 roku odbył się sparingowy mecz na otwarcie stadionu przy ulicy Łazienkowskiej między Legią Warszawą a Arsenalem. Kibice na stadionie absolutnie nie mogli narzekać na nudę, gdyż to spotkanie skończyło się rezultatem 6 do 5 na korzyść kanonierów. Tak prezentowała się lista strzelców, tam takie nazwiska jak Czamak, Ebue, Samir Nasry Iwański. No i przede wszystkim, jak już wcześniej wspomniałem, trzy gole Artura Jędrzejczyka. Tak natomiast wyglądała wtedy kadra Legii. Oglądaliśmy wtedy takie nazwiska jak Wawrzyniak, Komorowski, Manu, Kucharczyk, Wrdoliak, Iwański czy Borysiuk. To z kolei skład Arsenalu. Wtedy pojawili się tacy piłkarze jak Fabiański, Szczęsny, Sania, Fermalen Kościelny, Tomasz Rosicki czy Jack Wilsher. Myślę, że z całą pewnością bardzo chętnie obejrzelibyśmy jeszcze raz starcie pomiędzy Arsenalem i Legią.